Marek Aureliusz odlew gipsowy wymiary 70 cm wysokości na 44 cm szerokości na 48 cm głębokości królewska galeria rzeźby Stanisława Augusta. Po piersie cesarza rzymskiego marka Aureliusza z głową zwróconą lekko w prawą stronę. Rzeźba ustawiona jest na wąskiej konsoli. Po bokach wyciętej do wewnątrz i postumencie w formie niskiej kolumienki. Odlew gipsowy przedstawia Marka Aureliusza, cesarza rzymskiego w latach 161-180 naszej ery, ostatniego z tak zwanych pięciu dobrych cesarzy, którzy w pokojowy sposób obejmowali władzę po poprzednikach. Pochodził z dynastii Antoninów. Ze względu na staranne wykształcenie i stoickie poglądy filozoficzne, nazywany jest filozofem na tronie. Marek Aureliusz sprawował rządy w trudnych czasach nieustających wojen i licznych klęsk żywiołowych. Jego panowanie trwało blisko 20 lat, co wpłynęło na ukształtowanie się kilku typów przedstawień władcy. Rzeźbiarski portret Marka Aureliusza z Królewskiej Galerii Rzeźby. Bliższy jest greckim wizerunkom antycznych filozofów o łagodnych rysach twarzy niż portretom poprzedników cesarza, ukazujących ich jako silnych wodzów, strategów, jak Tyberiusz i Nerwa, czy wyidealizowanych przedstawień Oktawiana Augusta. Głowa Marka Aureliusza ma regularny, owalny kształt z prostym nosem, gęstymi wąsami i migdałowymi oczami o zaznaczonych źrenicach. Twarz okalają starannie ułożone długie loki i ufryzowana, lekko szpiczasta broda. Badacze często odczytują w tej spokojnej stoickiej mimice przeczucia władcy o zbliżających się trudnych czasach i schyłku dotychczasowej świetności cesarstwa rzymskiego. Wzorem dla odlewu gipsowego jest posąg konny cesarza. Pomnik ze złoconego brązu stanął zapewne na polu marsowym po triumfie cesarza nad barbarzyńskimi markomanami w 176 roku. Do 1538 roku był mylnie identyfikowany z przedstawieniem pierwszego chrześcijańskiego cesarza Konstantyna Wielkiego. Następnie posąg przeniesiony został z Lateranu na owalny plac na Kapitolu. W XX wieku ze względów konserwatorskich oryginał zastąpiono brązową kopią. Na pomniku marka Aureliusza wzorowany jest posąg konny księcia Józefa Poniatowskiego, ukazującego go jako półnagiego wodza rzymskiego. Posąg zamówiła u duńskiego rzeźbiarza Bertela Torvaldsena w 1817 roku polska arystokracja. Oryginalny pomnik został zniszczony w czasie II wojny światowej. Zachowany model gipsowy pozwolił na odlanie nowego wizerunku, ustawionego w 1952 roku w ogrodzie przed Starą Oranżerią w Łazienkach Królewskich, a w 1965 roku przeniesiono go przed Pałac Namiestnikowski.